Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w kolejnym nietypowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku podsumujemy sobie mecz Polska kontra Argentyna. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście dali subskrypcję, dali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie mecz piłkarski Polska kontra Argentyna. Także zapraszam Was do oglądania. Mecz Polska kontra Argentyna odbył się 30 listopada 2022 roku o godzinie 20 na stadionie 974 w Katarze. No i co mogę powiedzieć o tym meczu, że mecz był, no, powiedzmy, że był po prostu dla nas tragiczny pod względem, że mieliśmy mało piłki przy sobie, mieliśmy mniej podań i w ogóle. W pierwszej części meczu, czyli w pierwszej połowie, był rzut karny dla Argentyny. I Messi nie strzelił karnego, bo nasz bramkarz, czyli Wojtek Szczęsny, obronił. Obronił rzut karny. Ja się bardzo z tego się ucieszyłem, bo naprawdę on zasługuje na to, żeby być bramkarzem numer jeden w tej naszej reprezentacji. I na początku drugiej połowy Argentyna niestety strzeliła na 1-0. No. W końcówce drugiej połowy było już 2-0. No i co tu dużo mówić, no. Słodko-gorzka porażka, jak to mówią. No. Ale chociaż dobrze, że mamy awans do 1/8 finału, także to jest chociaż to. Bo gdyby nie to i gdybyśmy... gdyby Argentyna nam jeszcze jedną strzeliła bramkę, to na bank byśmy już dawno odpadli z mundialu, a tak to jeszcze gramy. Także no. Więc chyba to na tyle w tym nietypowym filmie na moim kanale. Trzymajcie się do kolejnego nietypowego odcinka na moim kanale. Na razie.